Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. W ten sposób wskazuje nam, że godności ludzkiej nie da się zmierzyć ani poziomem intelektu, ani wykształceniem, ani pracą człowieka. Nie da się jej również oszacować za pomocą wzrostu lub wieku. Godność ludzka to coś więcej niż te wszystkie przypadłości człowieka. Współczesnym Jezusowi zdarzało się pogardzać ludźmi biednymi, a mieć w szacunku zamożnych, chociaż ich życie etyczne miało wiele do życzenia. Myślę, że pod tym względem świat niewiele się zmienił. Nadal różnicujemy ludzi na gorszych i lepszych, w zależności od ich pochodzenia, wieku, wykształcenia lub pozycji społecznej. Jednych szanujemy, a innymi pogardzamy. Godność człowieka wynika z faktu, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nasza wartość i godność wynika zatem z niezmiennej i niezatartej przynależności do Boga. Każdy z nas ma swojego anioła stróża, który tu na ziemi nad nami czuwa i w imieniu Boga nami się opiekuje, a jednocześnie w niebie stoi przed obliczem Boga i modli się za nas. Czy jestem świadom, że każdy z ludzi posiada równą godność i że godność ta nie wynika z zewnętrznych przypadłości człowieka, ale z samego faktu umiłowania przez Boga? Czy wierzę, że Bóg poprzez swoich aniołów troszczy się o każdego z nas? Czy jestem przekonany, że Bóg nie zgadza się na pogardę i brak szacunku wobec każdego człowieka, także tego najmniejszego i bezbronnego dziecka? Bóg kocha każdego z nas i pragnie, abyśmy także kochali się wzajemnie. A prawdziwa miłość usuwa niepotrzebne podziały i likwiduje zbędne granice.